Ja nazywam się Jerzy Przyrodowski, jak przedstawił mnie Marcin. Mieszkam w Kutnie. Przyjechałem tutaj z misją ponad 40-osobową, która składa się z ludzi z różnych stron naszej pięknej Polski, a więc jest to ogólnopolskie dla nas wydarzenie, z różnych chrześcijańskich kościołów i przybywamy do różnych miejscowości na zaproszenie lokalnych, też przeróżnych kościołów, które chcą, byśmy przedstawili nasz program. I tutaj jesteśmy na zaproszenie Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej w Radzyniu oraz Kościoła Zielonoświątkowego w Lubartowie. Ale jesteśmy tutaj dla Państwa bez względu na to, kto z jakiego kościoła jest, to my się cieszymy, jeżeli po prostu możemy spędzić razem kilka fascynujących chwil, zrobić coś dobrego, pobawić się z dziećmi, zagrać jakąś muzykę, chorych uzdrowić, przekazać kilka słów dobrej nowiny i jedziemy do następnego miejsca dalej. A więc tyle może gwoli wstępu. Natomiast jeśli chodzi teraz o naszą trasę misyjną, chciałbym, aby Państwo sobie wyobrazili, także jest to dla nas ponad już 20 miejscowość z rzędu. Codziennie mamy nasz program w kolejnym mieście. Czasem jest więcej niż Państwa, czasem mniej. No, różnie w miastach to wygląda. No, ale do Kocka dotarliśmy po raz pierwszy. Nie wiem, czy to będziemy za rok, to raczej chyba nie. No i tak to wygląda nasza misja. Bardzo się cieszymy, że pogoda dopisuje aż za bardzo może. Na naszej trasie w tym roku, w tych już ponad 20 miastach, mogliśmy oglądać chyba w każdym mieście tak naprawdę. Nawet była niewielka frekwencja, pamiętam Nowe Miasto Lubawskie, zimno było tak, że w swetrze i polarze stałem, ale i tak pewne osoby, pomimo takiej nieciekawej pogody, przyszły po to, żeby przeżyć uzdrowienie. I to jest fascynujące dla mnie, że mogliśmy zobaczyć autentyczne uzdrowienie, nawet gdy było tam w pewnym momencie, gdy zaczął wiatr naprawdę pokazywać, co potrafi, zbierało się na ulewę, pewne osoby zostały, chciały być uzdrowione i zostały uzdrowione. To jest wspaniałe. Każdego dnia, gdzie jesteśmy, tam coś widzimy. Wczoraj byliśmy w Łukowie, też kilka osób zostało uzdrowionych, w Radzyniu Podlaskim. Kilka osób i to od razu na miejscu. Tak przykładowo w Łukowie, gdzie byliśmy, to pewna kobieta powiedziała, że nastąpiła znaczna poprawa. Druga kobieta powiedziała, że całkowicie ustąpił ból z kręgosłupa albo z bioder i z nóg. Jakoś tak może. I trzecia osoba też przeżyła jakiś rodzaj uzdrowienia, który też nagle nastąpił. Więc my widzimy w tych wszystkich miastach uzdrowienia nagle następujące lub pewną poprawę. Pewnie są jakieś osoby zawsze, które niczego nie przeżywają, no ale dla nas jest satysfakcją służyć komu się da i oglądać tyle cudów, ile się da przeżyć. Dzisiaj jesteśmy tutaj w Kocku dla Państwa. Chcielibyśmy, by w Kocku zostały też dokonane jakieś uzdrowienia, żeby Państwo tutaj zostali z dobrymi wspomnieniami, może również jakimiś cudami, które dałoby się w tym mieście pozostawić. No, jakie cuda, tak jakie wymieniłem, plus te, które jeszcze opowiem. Pamiętam w Ełku w tym roku, kiedy byliśmy z naszym programem, pewien człowiek przyszedł, aby dać się uwolnić z nałogu palenia papierosów. I słyszałem, jak wyraźnie powiedział, że kiedy wyszedł po swoje uwolnienie, to poczuł wyraźnie, tak to określił, jak coś od niego odeszło. Ja lubię, gdy to ludzie mówią, ponieważ gdy są nieprzygotowani, nie znają jakby naszej takiej terminologii, którą my to określamy, nazwali na podstawie doświadczenia tak, jak my byśmy to określili. Człowiek uwolniony powiedział, coś od niego odeszło. To jest ewidentny właśnie znak, bo za zniewoleniami stoi dokładnie coś, co ma nogi i trzeba to wypędzić. W innym mieście z kolei kobieta, która przyszła o kuli, powiedziała do swojej córki w trakcie, kiedy już odbywało się to uzdrawianie, że chce oddać jej swoją kulę, bo została uzdrowiona z problemu w nogach i mogła wracać bez tej kuli do domu. Wspaniałe dla mnie to są rzeczy. Nie wiem, czy dla Państwa to jest fascynujące. Ja myślę, że jest to niesamowite, bo ileż to ludzie w kolejce do ortopedy muszą czasu spędzić, żeby otrzymać jakąś pomoc. A może się zdarzyć, że na takim chrześcijańskim, ewangelizacyjnym spotkaniu może ktoś doświadczyć takiego niesamowitego cudu. Albo w Mławie też ewidentny przypadek, mężczyzna
po wypadku miał wygięte nogi, ale mógł chodzić dzięki operacjom chirurgicznym, jednak ustawicznie z bólem. Więc przyszedł, by dać się uzdrowić, aby chociaż bez tego bólu chodzić z tymi wykrzywionymi nogami. I ból ustąpił nagle. Ja widziałem go potem po spotkaniu, jak chodził z tą laską w ręku i zastanawiał się, co z nią zrobić. Mieliśmy też kilka przykładów kobiet, które przyszły, żeby dać się uzdrowić z mgły na oczach z powodu zaćmy czy jaskry. I powiedziały te panie, że zaczęły nagle wyraźnie widzieć na przykład billboardy w poprzek rynku, których nie mogły przeczytać, a po uzdrowieniu czytały wyraźnie. Więc to jest, sądzę, fascynujące. Być może dla słuchaczy, którzy niczego nie przeżywają, to po prostu jakiś tam spektakl się odbywa i tyle. Ale dla tych, którzy coś przeżywają, na pewno jest to szczególne wydarzenie. Chcielibyśmy, żeby Państwo z tym również tutaj pozostali. A po co? No właśnie, dla nas jest wielką satysfakcją służyć w imieniu Jezusa. To powinno być satysfakcją dla każdego chrześcijanina. Jako chrześcijanie z różnych kościołów, jako ludzie, którzy poważnie potraktowali Ewangelię, doczytaliśmy się w Biblii, w Piśmie Świętym. Mam nadzieję, że Państwo macie w kocku tutaj Biblię. Macie? Czy ksiądz rozdawał Biblię? Powinien. Jan Paweł II kazał czytać Pismo Święte, więc mam nadzieję, że w kocku czytają. No i w Piśmie Świętym napisane jest, że kiedy Jezus chodził i głosił Ewangelię, to również uzdrawiał. I robił tak zawsze. A później, kiedy już miał odejść do nieba, przed w niebo wstąpieniem powiedział do swoich naśladowców: idźcie na cały świat, głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. I powiedział także: chorych uzdrawiajcie, umarłych wskrzeszajcie, darmo wzięliście, darmo dawajcie. Dlatego my naszą służbę sprawujemy za darmo, chociaż kiedyś się nauczyłem, że kiedy robisz coś za darmo, to tak naprawdę do tego zawsze musisz dołożyć. Nie możesz zrobić dobrego uczynku za darmo. Zawsze do niego dołożysz. Musisz podjąć decyzję, czy tego chcesz. Myśmy się zdecydowali, że chcemy. Więc dokładamy do tego, żeby przybyć do tych miast, za darmo głosić Ewangelię, za darmo uzdrawiać. I mamy z tego ten przywilej, że przy tym jesteśmy posłuszni Jezusowi, który powiedział: idźcie i głoście. Ale wiecie Państwo, zdarzyło nam się kilka takich przypadków. Jeden szczególnie pamiętam z Gorlic. W Gorlicach, w Ulewie, stał taki ładny tłumek ludzi, którzy chcieli być uzdrowieni. No, ci ludzie byli uzdrowieni, wtedy dosyć dobrze to szło na tym rynku w Gorlicach, Ulewa, ale jednak wierni uczestnicy tam pozostawali z nami. Pod naszym namiotem jeszcze po spotkaniu zgłosił się mężczyzna z dwiema córeczkami. I podszedł do jednego z naszych misjonarzy młodych i powiedział, że chce, żeby te córki też były uzdrowione. Na coś chorowały, nie pamiętam. Na co? No i ten chłopak położył ręce na tych dziewczynkach i zostały uzdrowione od razu w tak ewidentny sposób, że mężczyzna wyjął z kieszeni 50 zł, żeby za to zapłacić. Kiedy ja tą historię usłyszałem, pomyślałem, no to musi być bardzo niesamowite. Czyli to było na tyle konkretne, takie definitywne uzdrowienie, że on przełożył to przynajmniej na 50 zł, na tyle wycenił to uzdrowienie. Tak? 5 dych za to był gotowy dać. Ale oczywiście nasz misjonarz, czyli uczestnik naszego misyjnego obozu, powiedział: nie mogę wziąć tych pieniędzy, nam nie wolno. My darmo wzięliśmy, tylko darmo możemy dawać. I to było bardzo biblijne, bardzo takie zgodne z Ewangelią. Też był w innym mieście przypadek, już nie pamiętam w którym, gdzie ktoś wyjął od razu 100 zł, było tak konkretne uzdrowienie, chciał płacić 100. Pomyślałem, jejku, gdybyśmy my mieli zarabiać na uzdrawianiu, no to rzeczywiście można byłoby się ustawić, przynajmniej w niektórych miastach, gdzie jest dużo uzdrowień, ale my nie mamy prawa tego czynić, nawet nie chcemy, ponieważ jesteśmy po prostu chrześcijanami, którym Bóg dał do serca pragnienie, aby głosić Ewangelię. I nie my uzdrawiamy. Gdy głosimy Ewangelię, my tylko kładziemy ręce na chorych. I gdy powiemy w imieniu Jezusa, wtedy Jezus, który jest z nami, jak z każdym, kto tego zapragnie, dotyka tych ludzi i oni przeżywają uzdrowienie. Czy to nie jest, proszę Państwa, wspaniałe? I my dzisiaj
Tak jak wczoraj w Łukowie, jak przedwczoraj w Radzyniu, jeszcze poprzednio w niedzielę byliśmy w Terespolu i w sobotę i wszędzie oglądaliśmy dokładnie to samo. Kiedy położymy ręce na chorych, kiedy powiemy w imieniu Jezusa bądź uzdrowiony lub uwolniony, to tak wielu ludzi Bóg dotyka i chcemy to oglądać w każdym mieście. Dlaczego? Bo kochamy Jezusa i Jezus kocha Ciebie i dziś może coś dla Ciebie uczynić. Więc za chwilę będzie mógł to zrobić. Za chwilę przejdziemy do tej praktycznej części, w której jesteśmy gotowi służyć Państwu. Natomiast zanim skończę, chciałbym Państwu opowiedzieć pewną moją ulubioną historię. Ludzie, którzy słuchają, kiedy nauczam Ewangelii, już tą historię słyszeli wielokrotnie, ale Państwo chyba jeszcze nie. Jeśli mnie posłuchacie, pozwólcie, że wytłumaczę najprościej jak potrafię, co Jezus Chrystus uczynił dla tego świata. Posłuchamy? Ilustracja pewna. Przypuśćmy, drodzy Państwo, że my jesteśmy jak pewien młody człowiek, który prowadził przestępcze, takie niechlubne życie. Było dwóch braci Chińczyków, jak opowiada historia, którzy żyli sobie w San Francisco na początku XX wieku. I ten młodszy brat był rozbójnikiem, który ciągle wdawał się w jakieś rozruby, a starszy był dobrym, moralnym, kochanym człowiekiem. No i ten młodszy Walter, któregoś niefortunnego razu, gdzieś tam w ciemnych zaułkach San Francisco, wdał się w bójkę i dźgnął kogoś nożem. Zabił człowieka. Uciekał z miejsca zbrodni, poplamiony krwią swojej ofiary. Policja szybko znalazła się na jego tropie. On zdyszany biegnie do swojego domu i w tym domu był jego starszy brat. Starszy brat otwiera drzwi i patrzy, że ten młodszy zdyszany, poplamiony krwią ewidentnie ucieka. Domyślił się, co się stało. Wtedy powiedział młodszemu: rozbieraj się, zdejmij z siebie to ubranie. Gdy młodszy się rozebrał, starszy zdjął z siebie swoje czyste, pachnące ubranie, dał młodszemu, powiedział: ubierz to i schowaj się. Gdy ten młodszy to zrobił, starszy brat, ten niewinny, sprawiedliwy człowiek, ubrał to poplamione krwią ubranie z dowodami zbrodni. Gdy założył na siebie, wtedy policja zdążyła dobiec do tych drzwi. On otwiera drzwi policji, oni zobaczyli krew świeżą, nie pytali o nic, natychmiast go aresztowali. Postawili przed sądem i zapytali go, czy przyznaje się do tej zbrodni. On powiedział: tak, przyznaje się. A więc wykonali na nim wyrok skazujący, został powieszony. Ten młodszy brat odzyskał, jakby to powiedzieć, kolejną szansę na życie. Ale skrupuły sprawiły, że nie mógł poradzić sobie w swoim sumieniu z tym, co się naprawdę stało. I zaczął zastanawiać się. Po kilku dniach takiej walki w swoim sumieniu nie mógł poradzić sobie z myślą, że jego uczciwy, kochany starszy brat został powieszony za jego zbrodnie. Ten młodszy przestępca nie mógł uradzić w swoim sumieniu tej myśli, że starszy zginął niewinnie. I tak go to bardzo trapiło, że poszedł do sądu, zgłosił się dobrowolnie i powiedział: ludzie, zabiliście niewinnego człowieka. To ja dokonałem tej zbrodni. Sąd odpowiedział jemu wtedy: może pan, może nie, nie wiemy, ale wyrok za to przestępstwo został wykonany.